MiG-208 Alusynergia to przenośny 200-amperowy półautomat spawalniczy przeznaczony do spawania metodą MiG-MAC w trybie synergicznym jak i manualnym, MMA oraz TIG Lift. Urządzenie posiada przejrzysty panel w języku polskim. Do sterowania służą dwa pokrętła, które w zależności od tego, czy je wciśniemy, czy obrócimy, regulują dany parametr. Górne pokrętło poprzez wciśnięcie powoduje zmianę funkcji. MiG w trybie synergicznym, MiG w trybie manualnym, TIG Lift, MMA, obrót, zmiana grubości materiału spawanego, prędkość podawania drutu, prąd spawania. Dolne pokrętło poprzez wciśnięcie powoduje wybór materiału, średnicy, drutu, rodzaju gazu osłonowego, wybór spawania punktowego, dwutakt bądź czterotakt, obrót, zmiana napięcia bądź kształtu spoiny. Wciskamy i przytrzymujemy górne pokrętło. Pojawia się panel wyboru metody spawania. MiG-MAC w trybie synergicznym. Spawanie elektrodami otulonymi metoda MMA. Spawanie metodą TIG Lift. Spawanie metodą MiG-MAC w trybie manualnym. Funkcję zmieniamy poprzez obrót pokrętła. Zatwierdzamy naciskając. Jesteśmy w tej chwili w trybie synergicznym. Jak wybrać rodzaj spawanego materiału oraz średnicę drutu? Służy do tego dolne pokrętło. Wciskamy, przytrzymujemy. Pojawia się panel wyboru materiału spawanego. Stal czarna. Programy do lutospawania. Starniel rdzewna. Aluminium. Drut rdzeniowy. Obok panel wyboru średnicy drutu oraz gazu. Przejście do wyboru średnicy poprzez krótkie wciśnięcie dolnego przycisku. Wybór poprzez obrót pokrętła. Kolejne wciśnięcie to wybór gazu osłonowego. Kolejne wciśnięcie, zatwierdzenie wyboru. W tym momencie znajdujemy się w programie synergicznym do spawania stali czarnej drutem o średnicy 1 mm w osłonie mieszanki argon plus CO2. Górne pokrętło służy do regulacji grubości spawanego materiału. Widać, że symbol materiału na wyświetlaczu robi się coraz grubszy bądź coraz cieńszy w zależności od tego, w którą stronę kręcę pokrętłem. Dolne pokrętło z kolei zwiększa bądź zmniejsza napięcie spawania, co z kolei przekłada się na kształt spoiny. Na wyświetlaczu widać tutaj jeszcze taki symbol jak ATC. Powyżej ustawionej pewnej grubości materiału on znika. Co to jest ten symbol ATC? ATC jest to zaawansowana funkcja kontroli cieplnej. Ona jest aktywna tylko w przypadku spawania materiałów cienkich o grubości do 1,5 mm. Funkcja ATC stabilizuje łuk elektryczny i zmniejsza wartość szczytową prądu, jednocześnie redukując ilość ciepła przekazywanego do materiału. W efekcie znacznie ułatwia spawania cienkich elementów, zmniejsza odkształcenia materiału, redukuje przegrzanie. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to pierwsze nieduże urządzenie, które posiada synergiczny program do spawania aluminium. Aluminium, wybór
Przy spawaniu aluminium mamy do wyboru dwie średnice 0,8 bądź 1,0 mm. Gaz narzucany jest nam z góry. Wiadomo, że aluminium spawa się po słonie argonu. Reszta regulacji odbywa się tak jak przy każdym innym programie synergicznym, czyli górnym pokrętłem wybieramy grubość spawanego materiału. Wyświetlacz pokazuje nam tą grubość, jednocześnie pokazuje prędkość podawania drutu. Dolnym regulujemy sobie kształt spoiny. Jeżeli zdecydujemy się spawać bez udziału programu synergicznego, przestawiamy urządzenie w tryb manualny. Wówczas, tak jak w tradycyjnym poautomacie spawalniczym, regulujemy sobie prędkość podawania drutu oraz napięcie. Jeżeli wciśniemy i przytrzymamy dolne pokrętło, urządzenie da nam wybór spawania punktowego bądź zmiany dwutakt, czterotakt. Jeżeli wybierzemy spawanie punktowe, poprzez obrót pokrętła ustalamy sobie czas spawania w punkcie. Maksymalny czas spawania w punkcie to 5 sekund. Jeżeli chcemy przestawić urządzenie w tryb czterotaktu, wciskamy, przytrzymujemy przycisk. Wychodzimy ze spawania punktowego i tutaj poprzez obrót pokrętła w prawo bądź lewo wybieramy dwutakt bądź czterotakt. Jeżeli wybierzemy czterotakt, symbol czterotaktu będzie cały czas wyświetlony na wyświetlaczu. Urządzenie MiG-208 Alusynergia ma możliwość regulacji dodatkowych zaawansowanych parametrów dla metody MiG-MAC, zarówno w trybie synergicznym, jak i manualnym. W tym celu należy wcisnąć jednocześnie dwa przyciski. Możemy regulować prędkość startową drutu. Regulacja w zakresie 30 do 100% prędkości obrotowej podajnika. Indukcyjność. Wysokość upalania drutu. Oraz czas wypływu gazu po zakończeniu spawania. Regulacja odbywa się poprzez obrót dolnego pokrętła, przejście do kolejnego parametru poprzez krótkie naciśnięcie, wyjście poprzez przejście całego menu.